filmie dzisiaj pokażę Wam 6 rzeczy, które można kupić na AliExpress do 1 dolara. Ja pamiętam, że kiedyś na AliExpress zamawiałam różne rzeczy non-stop. Teraz jakoś przestałam, ale to nie znaczy, że dalej nie lubię tej strony. Często sobie przeglądam tą stronę, co tam ciekawego można zamówić. I dzisiaj pokażę Wam 6 rzeczy, które można tam kupić do 1 dolara. Tak, do 1 dolara, dobrze słyszeliście. Tych rzeczy jest tam masa, naprawdę masa. Można kupić bardzo fajne dodatki, rzeczy, które właśnie kosztują mniej niż 1 dolar. Zapraszam Was jeszcze na wszystkie moje social media. Jeśli jeszcze mnie nie obserwujecie na Instagramie, na Snapchacie czy na blogu, to tutaj gdzieś Wam napiszę. Możecie też się dodać do mojej grupy na Facebooku, tutaj gdzieś Wam też napiszę. Linki oczywiście macie na dole, a ja już przechodzę do pokazywania Wam tych rzeczy. Ten filmik będzie bardziej skierowany do dziewczyn, bo tutaj są właśnie takie rzeczy raczej dla dziewczyn, więc pierwszą rzeczą będą chokery. Na AliExpress macie multum chokerów, jest tam mnóstwo kolorów, wzorów. Ja akurat tutaj pokażę Wam takie 3, ale jest naprawdę więcej i mam o wiele więcej chokerów z AliExpress. Więc pierwszym, które udało mi się kupić, jest taki czarny, koronkowy, jest też niewyostrzy. Z tego co widzę, ale pokażę Wam to na przybitkach. Drugim kupiłam taki bordowy z takiego welurowego materiału. I trzeci, który udało mi się dorwać, to jest właśnie taki jakby a la cekiny, tylko takie raczej wklęsłe. I te wszystkie chokery kosztowały mniej niż dolara. Znajdziłam chokery właśnie, jak ostatnio patrzyłam, już od 20 centów. Także to jest naprawdę, naprawdę mało przeliczenia polskie. Więc jeśli jesteście fanami chokerów, to szukajcie chokerów. I te rzeczy kosztują dolara z darmową wysyłką. Ja zawsze zaznaczam darmową wysyłkę. Także jeśli zaznaczycie właśnie darmową wysyłkę, to zapłacicie tylko za sam produkt. Drugą rzeczą wartą uwagi jest to takie coś. Ja bez tego czegoś nie wyobrażam już sobie mieć moich pędzli, a mianowicie jest to brush egg, czyli takie jajeczko po prostu silikonowe do mycia pędzli. I to się robi tak, że wkładacie tutaj dwa palce, trochę mydła, czy tam czym myjecie pędzle, trochę wody i szorujecie delikatnie pędzel i naprawdę domywa to pędzle w 100%. Nigdy wcześniej aż tak łatwo i tak szybko nie myło mycie pędzli. Linków nie będę Wam podawała na dole, bo jest tego mnóstwo od różnych sprzedawców. Na różnych aukcjach, które się szybko kończą, jakieś się zaczynają, drugie się kończą, także jeśli jesteście zainteresowani, po prostu wpiszcie nazwy tych produktów, podam Wam je na dole. Więc jeśli macie problem z myciem pędzli, albo po prostu chcecie to sobie ułatwić, to takie jajeczko na pewno Wam się sprawdzi. Jeśli mowa o pędzlach, to na AliExpress dostaniecie mnóstwo pędzli, które właśnie kosztują albo mniej niż dolary za sztukę, albo nawet są po dolary jakieś zestawy 2-3 pędzli. Ja akurat tutaj mam jakieś, wybrałam różne, żeby Wam pokazać. Mam takie do oczu, mam takie czarne i różowe, ale zdecydowanie bardziej polecam Wam te czarne. Mam też takie, to jest jakby taki bambusowy, a ten jest na wzór tych pędzli z Real Techniques. I powiem Wam szczerze, że te pędzle są całkiem fajne jak za swoją cenę. Szczególnie te do oczu sprawdzają się świetnie. Pamiętam, że wcześniej cały czas używałam właśnie tych pędzli z AliExpress do oczu i naprawdę sprawdzają mi się świetnie. Włosie nie wypada, oczywiście zdarzą się jakieś feralne produkty, feralne pędzle, ale to nie znaczy, że wszystkie takie są. Musicie po prostu próbować i ja akurat te, co zamawiałam, sprawdziły mi się świetnie, także ja za nie też płaciłam, albo na sztuki kupowałam, albo w zestawach i to kosztowało mniej niż dolara. Kolejną rzeczą będą to takie tasiemki washi tape, ale ogólnie chcę Wam powiedzieć o wielu rzeczach, które tam można znaleźć właśnie albo do jakichś planerów, pamiętników, albo do scrapbookingu, albo ogólnie jakieś naklejki, właśnie takie ozdobne tasiemki do 1 dolara, jest tam tego mnóstwo, naprawdę mnóstwo, więc jeśli lubicie właśnie takie rzeczy, to wpiszcie sobie po prostu jakieś tam, nie wiem, rzeczy papiernicze, zaznaczy do dolara i wyskoczy Wam, obstawiam, że kilkadziesiąt tysięcy właśnie takich drobiazgów i ja za te tasiemki dałam chyba 80 centów i sprawdzają mi się bardzo dobrze i ja właśnie mam bardzo dużo rzeczy papierniczych z AliExpress, które mam gdzieś teraz pochowane, więc pokazuję Wam tylko to, ale jeśli interesujecie się tym, to naprawdę znajdziecie tam coś dla siebie. Kolejną fajną rzeczą, którą można kupić do dolara, będą to łańcuszki. Jeden to jest właśnie taki z takim kółeczkiem na środku, niestety mi się splątał i nie umiem teraz tego odwiązać, ale jakoś sobie poradzę. A drugi zamiast kółeczka ma po prostu blaszkę na środku. I ja wiem, te naszyjniki nie są jakieś super trwałe, nie wystarczą Wam na kilka lat jak prawdziwy złoty naszyjnik, ale naprawdę wyglądają efektownie, wyglądają bardzo ładnie. Ja za nie płaciłam 15 centów, 15-20 centów, coś takiego za jeden, także to jest naprawdę mało.
Ostatnią rzeczą, którą kupicie do dolara, są case'y. I tutaj są case'y przeróżne. Dostaniecie teraz do dolara i plastikowe, i silikonowe, i jakieś metalowe. Ja pamiętam, jak zamawiałam te case'y, to były one troszkę droższe, bo to było chyba 2 lata temu. Ale teraz, jak sprawdzałam ceny case'ów, naprawdę case'y potaniały i do dolara kupicie już mnóstwo przeróżnych wzorów, kolorów, z różnego materiału. Ja akurat tutaj mam takie 4 i tutaj właśnie mam taki z Igrzysk Śmierci i 2 kwiatki i wróża. I powiem wam szczerze, że te case'y są naprawdę świetne, nie łamią się, nie kruszą, no chyba że nimi rzucicie albo telefon wam spadnie. Ale jak za taką cenę, są naprawdę fajne i ja widziałam ceny takich case'ów w sklepach albo w jakichś różnych takich, nie wiem, takich sklepikach z akcesoriami do telefonów. Ceny case'ów tam są naprawdę wielkie z kosmosu, a wydaje mi się, że większość z nich właśnie pochodzi z Chin, bo są praktycznie identyczne. Więc jeśli lubicie case'y, to na pewno tam znajdziecie coś dla siebie. Tutaj gdzieś wam powstawiam screeny różnych case'ów właśnie do dolara, żebyście mogli sobie zobaczyć, jakie fajne wzory tam można kupić. Okej, więc to już wszystkie 6 rzeczy. Mam nadzieję, że ten film wam się spodobał. Jeśli tak, zostawcie łapeczkę w górę. Jeśli jesteście nowi, będzie mi bardzo miło, jeśli kliknięcie na dole napis subskrybuj po więcej tego typu filmików. Dajcie znać, czy wy kupujecie na AliExpress i czy lubicie robić tam zakupy. Oraz co udało wam się fajnego tam dorwać. Ja jeśli coś jeszcze dorwę, na pewno wam zrobię jakiś test albo po prostu taką drugą część, co warto kupić na AliExpress. Poszukam jakichś fajnych rzeczy i na pewno dam wam znać. Pamiętajcie, żeby śledzić mnie na wszystkich innych social mediach, tutaj się wam podam. I widzimy się już w następnym filmiku. Pa, pa!